Dobrze jest posłuchać czasami, co ludzie wygadują o Bogu. Dobrze jest posłuchać nawet tych, którzy są absolutnymi ignorantami. Którzy potrafią wymyślać jakieś w ogóle chore historie na temat Boga. Którzy mają dziwne pomysły na temat, kim Bóg jest albo kim powinien być. Którzy z jednej strony nieraz mają w głowie obrazy, takie demoniczne obrazy Boga. Jako tego, który lubuje się w karaniu. Albo którzy mają w głowie obraz Boga automatu do wydawania ciastek. Ja wrzucę pieniążek, a Bóg wydaje mi tutaj słodką czekoladkę. Dobrze jest słuchać takich ludzi, nawet którzy mówią o najgłupszych wyobrażeniach Boga, po to, żeby postawić sobie pytanie, a jaki jest Bóg, którego ja wierzę? W taką właśnie stronę prowadzi nas dzisiejsza Ewangelia.